Ale to powiedz, Tomek, jaka jest prawda, bo pojawiły się niestety stemple homofoba przy tobie. Nie, broń Boże, ja nie jestem taki. Słuchaj, no ja jestem może z jakimiś... ja mam dużo lat. Ile ty masz lat? Mam 43 lata. Syneczku! Ja wiem, że jesteś... Gdybyś był o 100 kilo lżejszy, to bym cię stuknął. Słuchaj, ja wiem, że jesteś ode mnie starszy, przystojniejszy, masz włosy i w ogóle jesteś wygadany. No ale ja się uczuję też, że na swoje lata, 43 lata, jestem wychowany... A ty wyglądasz, przepraszam, że to powiem, nie odbieraj mnie, ja nie jestem ciepły od razu, żeby nie było. Aha. Jestem sympatyczny. Wyglądasz młodzi, ja myślałem, że ty masz ze 3 dychy. A to dziękuję ci bardzo, ale wiesz co, to pewnie zasługa tego, że zdrowo się odżywiam, dbam o siebie i 25 lat treningu. Połowę życia trenujesz, prawda? Połowę życia trenuję, tak jest. Ale co, wcześniej byłeś taki chudziutki? Nie, wiesz co, to połowę życia trenuję na siłowni, a od piątej klasy podstawowej trenowałem judo, więc jakby trenuję więcej niż 25 lat. Nabawiłem się kontuzji za dziecka, nie mogłem kontynuować judo, więc zapisałem się na siłownię. Dobrze, jesteś facetem, który stawia na kulturę fizyczną super. Jesteś trenerem wielu moich, jesteś moich kumpli, znajomych, koleżanek. Bardzo cię cenią, do tego przejdziemy. Co cię irytuje u tego drobnego? On jest tak chudy, że jak on nastąpi na grabie, to one w niego nie trafią. No, ale no, błagam cię. Wiesz co, no pokłóciliśmy się, może to za mocno powiedziane, pokłóciliśmy się. Pamiętam odcinek, kiedy on wygrał apartament? Właśnie, jako dżentelmen powinien to oddać jakiejkolwiek damie. W drodze losowania, czy której bardziej lubi, którą nie, powinien to oddać, bo ja bym się źle czuł, śpiąc w lepszych warunkach niż jakaś kobieta. I to wyraziłem te zdanie. Ja jestem, wiesz, może starej daty, ale ja jak kobieta... To nie jest starej daty, to jest dzisiaj unikatowe i mnie się to podoba, bo pielęgnujesz wartości, no wiesz, które dzisiaj są już lekko zakurzone i niemodne. No więc właśnie, no a... Tylko wiesz, jakbyś tak Polakom pokazał ciebie i Szpaka i zapytał, który z tych panów to gentleman, mógłbyś przegrać. No właśnie, więc następnym razem ktoś, jak mnie nazwi mięśniakiem czy karkiem, no to... Zginie. Może nie, no ale... Dobrze, i ten konflikt trwał przez parę odcinków. Michał ostatnio poleciał do Polski, ale... znaczy na Eurowizję wyleciał, mówiąc inaczej. Do jakiego stopnia było to autentyczne, do jakiego stopnia było to podsycane przez twórców? Tylko tak szczerze, bo czuć było... Czy ty jesteś homofobem? Nie, broń Boże. Broń Boże, nie jestem ale homofobem. Ale wiem, że jak byłeś na bramce, to lubiłeś bić gejów. Twoi kumple nam mówili. Przepraszam. Mówili, że lubię bić geja, bo patrzę, jak pod światło ładnie puder się rozsypuje. Bo ja nie zauważyłem, kto podpisał to, jaki mój kolega? No to jest prawdopodobnie, znaczy jak ja to powiem, to on zginie, to mogę powiedzieć. No właśnie, twój kolega z jednego z warszawskich klubów. Zginiesz. Nie, żartuję oczywiście, broń Boże. Mnie się zrobiło zimno. Nie interesuje mnie jego orientacja seksualna. Ale my nie znamy jej orientacji. Jego miękkość, delikatność. Wiesz, słowo biseksualny, co drugi Polak myśli, że jak ktoś mówi, że jest biseksualny, to znaczy, że dwa razy w roku uprawia seks. Nie rozumieją tego pojęcia, rozumiem. No w każdym razie ja do niego nic nie mam. Okej. Nawet będę głosował na niego na Eurowizji, moi znajomi, moja rodzina i... Nie wiem, czy wiesz, ale my nie możemy na niego głosować w Eurowizji. Tak, sprytnie to wymyśliłeś!